Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjęła pani Marlena Maląk, minister rodziny i polityki społecznej. Dobry wieczór, szczęść Boże, pani minister. Dobry wieczór, szczęść Boże. 1 marca to początek oficjalnej waloryzacji rent i emerytur. O ile świadczenia w tym roku wzrosną rencistów i polskich emerytów? Wyjątkowy rok, ponieważ tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą przekłada się na sytuację gospodarczą, ekonomiczną, poziom inflacji, dlatego też waloryzacja w tym roku kwotowo-procentowa to oznacza, że minimalne emerytury, te najniższe, wzrosną o 250 zł. Tak jak w zeszłym roku, emerytura minimalna wynosiła 1338 zł. Jeżeli dołożymy to 250 zł, więc minimalna emerytura to 1588 zł. i 40. 4 grosze tak dokładnie, a więc ona wzrośnie o 18,7%, co oznacza, że ten wzrost jest wyższy niż yy, średnioroczna inflacja za rok 2022. I obok tego, dla tych emerytów, którzy mają świadczenia wyższe, yy, waloryzacja procentowa 14,8%. A więc yy, emeryt, który obie, tą minimalną emeryturę pobiera na rękę dostanie 1445 zł. Musimy pamiętać, że te świadczenia, ta waloryzacja to jest ponad 44 miliardy złotych z budżetu państwa, ale ta pomoc jest niezbędna, potrzebna. Do tego w tym roku dojdzie oczywiście jeszcze 13 emerytura, która też będzie zwaloryzowana, 14 emerytura, która będzie zwaloryzowana. Koszt tej inwestycji, tych trzech świadczeń, to będzie ponad 70 miliardów złotych. I tutaj jest takie właśnie ciekawe spojrzenie na rok 2022. Nawet nie odnosząc do roku naszych poprzedników, do lat, kiedy rządzili poprzednicy, ekipa Donalda Tuska, wzrost nakładów na politykę senioralną w tym roku będzie o 28 miliardów złotych. To jest ponad 60%. A więc staramy się, aby seniorom w tym trudnym czasie pomóc, bo to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialna polityka rządu prawa i sprawiedliwości. 13 emerytury zostaną wypłacone od 1 kwietnia, wtedy ruszą wypłaty tego świadczenia. Tak, dokładnie tak jak ustawa, bo ustawa tutaj określa termin wypłaty. 1 kwietnia ruszają wypłaty, cały miesiąc maj. Czasami zdarzają się takie wyjątkowe sytuacje, że jeszcze w czerwcu są wypłacane świadczenia. Prawo do 13 emerytury określane jest na dzień 31 marca. 13 emerytura, tak jak powiedziałam, będzie zwaloryzowana, a więc ona jest wypłacana na poziomie minimalnej emerytury, czyli tego 1588 zł. I 44 grosze brutto. A co z czternastką? Czy to ona już na stałe za gości w, w tych świadczeniach emerytalnych? Będzie na stałe wypłacana? Tak. Taki jest plan i tak, taką ustawę zamierzamy jeszcze w marcu na Radzie Ministrów przedstawić. Tutaj w ustawie czternasta emerytura jest taka różnica między trzynastą, że wprowadzamy kryterium dochodowe, bo skoro chcemy wspomagać, to powinniśmy wspomagać tych seniorów, którzy mają najniższe świadczenia, a więc będzie określone Kryterium dochodowe, ale także będzie określo, także określimy elastyczność wypłaty tego świadczenia, bo kiedy to było świadczenie jednorazowe i rokrocznie podejmowaliśmy ustawę o wypłacie i kiedy ma być wypłacana, to wtedy mieliśmy możliwość, na przykład w ubiegłym roku, wysoki poziom inflacji. Podjęliśmy decyzję, że w sierpniu wypłacana jest 14 emerytura, i we wrześniu. Chcemy wprowadzić taką elastyczność, gdzie rozporządzenie ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, będzie termin określany i będzie to druga połowa danego roku, ale wprowadzamy ją na stałe, że z naszymi seniorami będzie już na stałe to świadczenie. No tu po pojawia się pytanie Pani Minister, czy nie lepiej tą trzynastkę i czternastkę zamienić na regularny wzrost tych comiesięcznych świadczeń? Przede wszystkim patrząc na filozofię tego świadczenia, że jest na poziomie minimalnej emerytury, a więc jest to określone takie dodatkowe wsparcie dla seniorów, nie jest to wsparcie uzależnione. 14 emerytura w zależności no, od dochodu, od wysokości świadczenia, ale ta 13 emerytura jest na, na poziomie minimalnej emerytury, a nie na poziomie przeciętnej czy danej emerytury danej osoby. A więc to też są różnice, jeżeli chodzi o wypłatę tego świadczenia. A tak jak powiedziałem, Ponad 70 miliardów złotych tego dodatkowego wsparcia, bo przecież poza tym środki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które są ze składki i jeszcze z budżetu państwa jest uzupełniany Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to są potężne nakłady, ale przede wszystkim. Ta polityka jest odpowiedzialną polityką za gwarancję stabilności seniorów jesieni życia, no i taką odpowiedzialną polityką naszego rządu. Pani minister, najnowszy raport OECD zaleca Polsce wydłużenie wieku emerytalnego i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn. Z kolei Komisja Europejska rekomenduje, aby nawet ten wiek emerytalny wynosił 70 lat. Czeka nas taka perspektywa, że ten wiek emerytalny powinien być podniesiony. No, no widzimy, że tych emerytów jest coraz więcej. Nasze społeczeństwo się starzeje, dzieci się rodzi coraz mniej czy to po prostu wytrzyma system tak dużą liczbę świadczeniobiorców. Jesteśmy, przywróciliśmy wiek emerytalny, to, co platforma wydłużyła, my przywróciliśmy, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, a więc tak naprawdę nie po to przywracaliśmy wiek, żeby go za chwilę wydłużać, a przede wszystkim wiarygodność jest podstawą rządów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. A więc nie, nie będziemy wieku emerytalnego wydłużać. Jesteśmy społeczeństwem starzającym się. Za parę naście lat będzie tak naprawdę jedna trzecia to, to będą seniorzy, ale my dajemy przywilej osobom starszym. Mamy dzisiaj stosunkowo niskie bezrobocie, bo przecież jesteśmy drugim państwem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Dlatego też wprowadzamy system zachęt, aby seniorzy, jeżeli czują się na siłach, jeżeli chcą właśnie, Mając te kompetencje, które mają doświadczenie przekazywać je młodemu pokoleniu, mogą wprowadzać do zawodów. I my jako taką zachętę wprowadziliśmy w ubiegłym roku y, y, PIT zero dla seniorów, czyli te osoby, które pracują, nie przechodzą na emeryturę, czyli nie pobierają emerytury, y, nie mają odprowadzanego podatku. Do kwoty 85 tysięcy złotych plus 30-tysięczna kwota wolna od podatku, a więc to powoduje, że seniorzy. Mają mają odprowadzoną składkę, kiedy podejmą decyzję o przejściu na emeryturę, ta emerytura będzie stosunkowo wyższa. I jeszcze musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy wiek emerytalny był wydłużony, to co za proponowała Platforma Obywatelska Polakom, która dzisiaj tak troszczy się o Polaków, czyli tak naprawdę z liberałów stają się prawie socjalistami, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ponad 80% od razu przechodziło na emeryturę. Dzisiaj sytuacja jest inna, bo osoby, które osiągają wiek emerytalny, przechodzi na emeryturę ponad 60%. A więc widzimy, że jest ta potrzeba, to danie możliwości, danie wyboru, tak naprawdę sprawdziło się. Pyta pana redaktor czy system emerytalny to, to wytrzyma, jak wygląda kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo to trzeba przede wszystkim z tym łączyć. My mieliśmy taką szeroką debatę dwa tygodnie temu u pana prezydenta, bo przecież pan prezydent Andrzej Duda zainicjował przywrócenie wieku emerytalnego i kiedy analizowaliśmy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i pokazywaliśmy dane, mamy rekordowo dobrą sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pokrycie składką jest 80%. 5% takich danych tak, to są najlepsze dane tak naprawdę historycznie, i patrząc w tej projekcji takiej do 2050 roku, ta sytuacja jest stabilna oczywiście z budżetu państwa. Dotacja jest też do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekazywana. Ale tutaj zapewniam, że na pewno przy wydłużaniu wieku emerytalnego nie ma takich planów i nie będzie, a myślę, że to, że jesteśmy wiarygodni, że wprowadzamy takie rozwiązania. Aby Polacy mogli zawierzyć Prawo i Sprawiedliwości, przekonują do tego, że tak będzie. Ale, żeby być spokojnym o swoją emeryturę, pani minister, trzeba oszczędzać dodatkowo. Teraz też dyskutujemy o pracowniczych planach kapitałowych, pewne przepisy. Jakby znów jest ten automatyczny zapis. To będzie konieczne, żeby być spokojnym o swoją przyszłość? Przede wszystkim bardzo ważne jest to, że kiedy wchodzimy na rynek pracy, żebyśmy starali się dbali o to, żebyśmy byli na umowach, gdzie odprowadzane są składki, żebyśmy jednak, bo czasami to są nasze własne decyzje, że wolimy jednak pracować na takich umowach, gdzie... Choć nie przy... zawsze, pani minister, jest całe pokolenia młodych ludzi, którzy przecież przez dziesięciolecia byli pozbawieni Ale dążymy możliwości. do tego, żeby przede wszystkim też, przecież zmiany, które wprowadzamy do kodeksu pracy, związane właśnie z stabilnymi, przewidywalnymi warunkami pracy, mają dążyć do tego, żeby jednak umowy były stabilne i połączenie umowy na czas próbny z umową na czas określony i przechodzenia na czas nieokreślony, to jest bardzo ważne dla młodych ludzi. Ten, yy, dlatego też bardzo ważne jest to jednak, żebyśmy zadbali już od samego początku, aby ta składka była odprowadzana, bo tak naprawdę reforma przeprowadzona w 1999 roku oparta jest na zdefiniowanej składce, a więc składce, która jest odprowadzana od naszych wynagrodzeń, składce, która jest waloryzowana, bo to jest bardzo ważne, że jednak te, nasz kapitał jest waloryzowany i to decyduje o tym, jakie nasze świadczenie emerytalne w przyszłości będzie. Czyli ta edukacja związana z przyszłością, mając 25 lat, powiedzmy wchodząc na rynek pracy, musimy myśleć, kobieta mając, jak tą swoją karierą pokierować, aby przechodząc na emeryturę w wieku 60 czy, czy 60+, plus, jednak to świadczenie było odpowiednio godne. A pani minister, co z tą rosnącą liczbą osób, które otrzymują emeryturę niższą od tej najniższej ustawowej. Zdaje się, że to jest problem, który nas będzie coraz bardziej dotyczył, bo patrzymy na te statystyki i one rosną. Przede wszystkim musimy powiedzieć dlaczego jest taka sytuacja, tak? Bo to nie jest sytuacja, że państwo nie wypłaca tym osobom emerytur minimalnych, który, a mówimy przecież o em, minimalnej emeryturze. To są odprowadzane składki przez osoby czasami pracujące jeden, dwa miesiące i, i osiągają wiek emerytalny i wtedy to świadczenie, że Oczywiście jest groszowe. My proponujemy różne rozwiązania. Pewnie będziemy jeszcze procedować, myślę, że nie w tej kadencji Sejmu, ale są propozycje takie, żeby w pewien sposób uszczelnić, ale na pewno nie dokładać do tych osób. Przede wszystkim musimy dążyć do tego, żeby składka była odprowadzana, na naszym, na naszym koncie gromadzona, bo to przede wszystkim sprzyja temu, żebyśmy mieli odpowiednie emerytury. To w tym kontekście, panie Minister, zapytam. Są apele o wprowadzenie dobrowolnego zusu dla przedsiębiorców. W akcji zbierania podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy w tej sprawie zaangażował się m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. No, wskazuje na to, że w 2023 roku, prowadząc działalność gospodarczą, bez względu na to, czy przedsiębiorca zarobił, czy nie zarobił, będzie musiał zapłacić miesięcznie 1417 zł składki miesięcznie. Do tego dochodzi też składka zdrowotna, to jest 9% od dochodów. Czyli właściwie przy niewielkich dochodach przedsiębiorcy będą musieli znaczną część swojego zarobku przeznaczyć na te składki. A mamy przecież sytuację w Czechach, na Słowacji, tam są ryczałtowe rozwiązania. W Wielkiej Brytanii ten system jest zbliżony do, do, do KRUS-u, w Niemczech jest dobrowolna składka na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Czy Widzi pani przestrzeń dla wprowadzenia podobnych rozwiązań w naszym Powiem kraju. tak, że u nas są różne wysokości odprowadzanego ZUS-u. To jest od, w zależności, jaką formę dany przedsiębiorca wybierze. Natomiast w kierunku dobrowolnego ZUS-u uważam, że nie jesteśmy przygotowani do tego, abyśmy w tym momencie mogli zająć się tym projektem, ponieważ przede wszystkim to, co przed chwilą mówiliśmy, odpowiedzialność za to, kiedy osiągniemy wiek emerytalny, jak nasza przyszłość będzie wyglądała. A więc oczywiście rozpatrzymy my będziemy analizować, ale absolutnie nie mamy jako rząd, nie chcemy przyjąć takiego kierunku, aby ta dobrowolna składka mogła, mogła obowiązywać, bo to rodzi konsekwencje i dla systemu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale także dla samych tych osób, które tą składkę będą lub nie będą odprowadzały. A może potrzebny jest taki większy rozbieg dla tych małych przedsiębiorców, żeby oni po prostu zaczęli dobrze zarabiać, dobrze rozwijać swoją firmę, żeby ten ZUS ich nie trzęsł nie mężył w tych pierwszych latach i później, gdy już osiągnął sukcesy, no będą przecież większe podatki, większe składki i chyba wszyscy zyskają na tym. Ale mamy przecież formę tak zwanego małego ZUS-u dla, dla firm, czyli są te różne rozwiązania, które pozwalają czy na starcie przedsiębiorcom zakładającym, rozpoczynającym działalność w pewien sposób pomagamy, a więc myślę, że te rozwiązania oczywiście zawsze można jeszcze elastyczne formy do tego wprowadzić, ale dobrowolne odprowadzanie Składki niebezpieczne do systemu, ale przede wszystkim do samych tych osób. Pani minister, jeszcze zapytam o emerytury stażowe, bo to był taki sztandarowy pomysł w kampanii wyborczej pana prezydenta Andrzeja Dudy, którego pani przywołała w kontekście obniżenia wieku emerytalnego. Zbliżają się wybory parlamentarne, ale ta obietnica nie została zrealizowana. Bardzo mocno o to walczy Solidarność, przewodniczący Piotr Duda. Czy widzi Pani przestrzeń na wprowadzenie tego rozwiązania? Mamy projekt i obywatelski, i projekt pana prezydenta, które są w Sejmie. Oczywiście projekty są przez nas przeanalizowane. Są to rozwiązania w pewien sposób kosztowne. Musimy przede wszystkim powiedzieć to, że my w systemie emerytalnym o tym, co już powiedzieliśmy, przywróciliśmy wiek emerytalny, czyli to 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Pracujemy też nad emeryturami pomostowymi. Jest to rozwiązanie, które analizujemy. Na to, Natomiast jaki ostateczny kształt będzie myślę że w tym momencie przy tej nowej sytuacji w której przyszło nam żyć czyli i covid i sytuacja związana z toczącą się wojną na Ukrainie to na ten moment nie umiem odpowiedzieć czy jesteśmy gotowi aby rzeczywiście to rozwiązanie już teraz wdrożyć Pan minister Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie kredytu 0% dla tych którzy będą chcieli kupić swoje mieszkanie proponuje też dopłaty do najmu w w wysokości 600 zł. To ma rozwiązać problemy mieszkaniowe, bo no, eksperci szacują, że nawet 2 miliony mieszkań w Polsce brakuje. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało szumnie program Mieszkanie Plus. No, sam prezes Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że się nie udało, że nie udało się Wam wygrać z lobby deweloperskim, nie udało się przełamać tych różnych układach, układów. Ale jak Pani ocenia te propozycje Donalda Tuska? Czy one są realne, możliwe do spełnienia? Znaczy Donald Tusk wszystko jest w stanie obiecać. Wiarygodność Donalda Tuska. To należałoby spojrzeć właśnie na ten wiek emerytalny, o którym dzisiaj sporo już powiedzieliśmy. Przecież jak Platforma szła do wyborów, to obiecywali Polakom, że nie będą wieku emerytalnego w żaden sposób wydłużać. Wbrew woli Polakom, wiek emerytalny został wydłużony. Teraz obieca kolejny festiwal obietnic, że będzie kredyt 0%. Powiem tak, że patrząc na wiarygodność i ten festiwal, o którym Donald Tusk co chwilę coś nowego ogłasza, to tak naprawdę jest zero zaufania. Do samego Donalda Tuska, do jego pomysłów, pokazywał właśnie w jaki sposób opiekował się państwem. Dzisiaj właśnie on liberał. Opowiada o tak naprawdę rozwiązania, które są rozwiązaniami dla socjalistów, więc ja po prostu nie wierzę nawet w to, że jest gotowy to przeprowadzić. Zresztą też byłam zdziwiona dzisiaj, kiedy od rana media pokazywały obrazek promujący właśnie te tak zwane kredyty 0% i dopłatę do, do wynajmu mieszkań, które były ściągniętą taką reklamą z jednego z banków niemieckich. A więc myślę, że tutaj od korzeni pan Donald Tusk się nie oderwał. No, używa określenia mieszkanie prawem, nie towarem. Od lat krzyczy to lewica. Być może chodzi o to, żeby uzyskać poparcie wyborców lewicowych. No, część działaczy lewicowych jest oburzona tym, że Donald no, Tusk nie słuchał ich, gdy rządził Polską i był szefem rządu. My nie wiemy właściwie, co, w jakim kierunku Donald Tusk chce, Tusk chce pójść, prawda? Bo pak senacki pokazuje, że od prawa do lewa tak naprawdę i można być liberałem i można. Być socjalistą, więc tu widzimy, że tak naprawdę ta rządza władzy, za wszelką cenę przejęcie władzy, to jest główny plan wyborczy Donalda Tuska i wszystkich jego ludzi. I te wszystkie opowieści to tak naprawdę, można krótko powiedzieć, festiwal obietnic, natomiast wiarygodność to już pan Donald Tusk pokazał. A czy pani minister, dla Donalda Tuska problemem będzie to, że jego zaufany człowiek, minister skarbu w jego rządzie, pan Karpiński, został zatrzymany, aresztowany na trzy miesiące. Sąd uznał, że te zarzuty dotyczące korupcji, ustawiania przetargów w Warszawie na odbiór śmieci są na tyle poważne, że jednak nie może odpowiadać z wolnej stopy. Wcześniej też jeden z wiceministrów w rządzie Donalda Tuska też usłyszał zarzuty w tej sprawie, jest już w areszcie. Mamy też przecież Sławą Nowaka, senatora Gawłowskiego, wobec którego którego też różne oskarżenia były formułowane. No mamy przecież też senatora szefa senatu marszałka Grockiego, który dwóch lat nie jest w stanie się też wytłumaczyć i rozliczyć z tych wątpliwości dotyczących jego działalności jako lekarza ordynatora czy to może być poważne obciążenie dla donalda tuska jak pani to ocenia panie redaktorze niedawno bo to przecież chyba kilka dni temu czy kilka tygodni temu donald tusk wypowiadał się na temat celi plus więc myślę że właśnie on w troszcząc się o tych swoich kolegów, o nowaka, o tych panów, którzy ostatnio zostali zatrzymani, ale także o tych, którzy karuzele watowskie nakręcali, to właśnie ten, tym programem się chce zająć. Ja powiem, tak, że naprawdę brakoma, brakuje słów, aby skomentować. Tak naprawdę pewien, pewną obłudę, bo to jest grana emocjach, pokazywanie różnych rzeczy polakom. Tak naprawdę czas Donalda Tusk'a był tutaj w Polsce, mógł pokazać, w jaki sposób chce służyć, chce działać do Polaków. To był czas elit, rządzenia dla elit, nie troszczania się o Polaków. My z, zupełnie mamy diametralnie inne podejście, przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka. Nas, naszym seniorom kazano pracować aż do śmierci. Nie szanowano ich, a tak naprawdę cała reforma przeprowadzana przez Balcerowicza doprowadziła też do sytuacji do pewnej zapaści w polityce rodzinnej, tak? Kiedy kiedy galopujące bezrobocie, ludzie bali się podejmować odpowiedzialne decyzje, młodzi ludzie, a więc dzisiaj tak naprawdę dalej musimy zmieniać Polskę i tą I Polskę minister... może zmieniać Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. Krótko, pani minister, jeszcze na koniec zapytam. Minister Karpiński, kiedyś, a teraz sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy, to też bezprecedensowa sytuacja, że tak wysoki urzędnik w Warszawie pierwszy raz od 30 lat został zatrzymany. Czy to też, że właściwie prezydent Trzaskowski do dzisiaj nie zabrał głosu. Wczoraj miał być na konferencji prasowej, ale nie pojawił się na niej, chyba bał się pytań. To jest taka strategia, żeby unikać konfrontacji, chociażby z pytaniami dziennikarzy na temat tych poważnych zarzutów? Myślę, że tak, że, że właśnie brak tej cywilnej odwagi, aby stanąć, powiedzieć. Czasami jednak y, może przez przypadek powiedzieć prawdę, tak? Więc teraz będzie pewnie platforma obywatelska, patrz pan Rafał Czaskowski długo będą myśleć, aby strategię odpowiednią y, przygotować i. Pewnie będzie PiS winien, bo na pewno PiS to celowo zatrzymał, bo to pewnie akcja przygotowana w Platformę Obywatelską. I tu Także... stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej była gościem Polskiego Punktu Widzenia. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. A nasz program tradycyjnie 21.40 od poniedziałku do soboty. Z Panem Bokiem.